15 grudnia 2016 rok, miasteczko pod tytułem Uwolnić Zygmunta Miernika, 133 dzień protestu. Tutaj widzimy zdjęcie. Gromek Piotr miał 23 lata, zginął 20 maja 2015 roku. Według prokuratury oraz Sądu Okręgowego w Warszawie było to samobójstwo. Czyżby seryjny zabójca znów zaczął grasować? Szanowni telewidzowie, sami to ocencie. Tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Wykonania Orzeczeń i Wykonania Orzeczeń Karnych. W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej z dnia 16 sierpnia 2016 roku. Data wpływu do Departamentu Wykonania Orzeczeń i probacji 19 sierpnia 2016 roku, zawierające, jak się wydaje, prośbę o warunkowe, przeterminowe zwolnienie przebywającego w zakładzie karnym w Wojkowicach Zygmunta Miernika celem stosownego wykonania. Dla Telewizji Narodowej reportaż realizuje z miasteczka pod tytułem Uwolnić Zygmunta Miernika Radosław Siedlecki. Dzień dobry. Telewizja Narodowa. Co może pan powiedzieć, panie Przemysławie? Proszę odsłonić tutaj tego. Na temat tego oto zbrodniarza wojennego Jaruzelskiego. Czy dobrze, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro go zdegradował do stopnia zwykłego szeregowca? Natomiast niestety bolączką chyba mi się wydaje jest to, że ten człowiek jest w dalszym ciągu pochowany na cmentarzu powązkowskim. Usunięcie go stamtąd może to było. Czyli panie Przemysławie, jest pan za ekshumacją i usunięciem zbrodniarza wojennego z Alei Zasłużonych, niezasłużonego człowieka. Tak. Człowieka, który przyczynił się do śmierci setek ludzi, kradzież słów w języku ludzi kulturalnych, żeby określić. Tak naprawdę kim ten człowiek jest. Czyli jest pan po prostu za wykopaniem go z powązek, tak jak Gieremka? Tak, dokładnie. Razem z Gieremkiem powinni trafić na Kreml, tak? Tak, tam jest ich miejsce. To byli rosyjscy agenci, to trzeba o tym pamiętać. I tam jest ich miejsce. A co sądzi... A co sądzi pan, panie Przemku, na temat odebrania pokojowej Nagrody Nobla, to znaczy ja powiem inaczej, Jobla, przepraszam za określenie, szanowni telewidzowie, ale muszę, nie chcę, ale muszę, Bolkowi, Lechowi Wałęsie. To, że to był tajny współpracownik służb bezpieczeństwa, wiedzieli o tym wszyscy, tylko że czemu dopiero teraz się o tym mówi? Po wielu latach. Owszem, odebrać pokojową Nagrodę Nobla, ale nie tak nie patrząc na człowiek, to się w Polsce do czegoś przyczyni. Panie Przemku, jak sobie radzicie w tak zimne dni tutaj w miasteczku? Jak widać, grzejemy. Dajemy. Czyli nadal trwamy. Tak, nadal trwamy. I oby tak. A panie Przemku, co może pan powiedzieć na temat, bo doszły mi słuchy jako reporterowi Telewizji Narodowej, że w niewyjaśnionych okolicznościach jacyś nieznani sprawcy, jacyś nieznani funkcjonariusze z KPN od pana Zygmunta Miernika pod aresztem na Rakowieckiej zaczęli ich po prostu legitymować. Policja zaczęła nas legitymować zaraz po
zawieszeniu protestu, który miał miejsce w arestie śledczym Marakowieckim. Należy zauważyć, że odcięto nam dochód do wody, do leków, do żywności. W psychiczny sposób wymuszano na nas opuszczenie tego. No całe szczęście opuściliśmy to, bo niestety były tak osoby, na to, co tam było, zdrowotnie kogoś maltretować. A co sądzi pan, panie Przemku, jeszcze o jednym tym, o tu, o Bronku Bronowiczu, tym, wiadomo, no, też zdrajcy. Na temat tego człowieka nie powiedziałbym, może zdrajcy, może złodzieja prędzej. O tak, złodzieja, tak. Złodzieja dzieł sztuki z Pałacu Prezydenckiego. To się zgodzę jak najbardziej, natomiast co do jego przyszłości nie mam żadnych. A panie Przemku, co może pan powiedzieć na temat ostatnich dni o zakłóceniu, o próbie zakłócenia miesięcznicy smoleńskiej przez tych drani mieniących się obywatelami RP? Pseudoprowokacja wystawiona przez tak zwany ruch, nie ruch, jak to się tutaj inaczej nazywa, przez Komitet Obrony Koryta, nazywany dzisiaj... Nie, oni nie, to nie kod był, panie Przemku. Kod jest i są obywatele RP, już dwa chłamy działają. Kod to jest Komitet Obrony Demokracji, albo Komitet Obrony... Pseudo Obrony Demokracji. Tak, bo oni kwiczą ze względu na to, że zostali odcięci od koryta i że rząd prawomocnie wybrany odcina ubekom emerytury. Będą swoich bronić, wiadomo, że SLD to jest ciągłość dalsza. Tak jest, proszę kontynuować, panie Przemku. Okej, dobrze, to proszę się przedstawić. Dziękuję bardzo. Dla Telewizji Narodowej reportaż realizował 15 grudnia z miasteczka pod tytułem Uwolnić Zygmunta Miernika w 133 dzień protestu. Widzimy tutaj przechodzących przechodniów. Pozdrawia Telewizja Narodowa.